Witam wszystkich po tej stronie, Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Tytuł dzisiejszego odcinka to Zły kierowca równa się zły kierowca. Chciałbym mianowicie poruszyć dzisiaj temat wpływu emocji, tych negatywnych emocji na jakość jazdy. Gdyby mój kanał był kanałem anglojęzycznym, tytuł dzisiejszego odcinka brzmiałby mniej więcej tak. Angry driver is a bad driver. Oczywiście w języku polskim słowo zły może mieć różne znaczenia. Może oznaczać kogoś, kto jest wkurzony, zły, a może również oznaczać kogoś, kto nie posiada podstawowych umiejętności w jakimś tam zakresie, w jakiejś dziedzinie. Na przykład jest złym kierowcą. Nie w sensie, że jest złym kierowcą, wkurzonym kierowcą, tylko po prostu nie potrafi dobrze jeździć albo po prostu jeździ źle, z premedytacją, jeździ niebezpiecznie, jest tego świadomy, że jeździ niebezpiecznie, no ale ma to po prostu głęboko gdzieś. W rzeczywistości, w takiej szarej polskiej rzeczywistości jest jednak bardzo dużo kierowców, którzy są wkurzeni z różnych powodów, no i ci wkurzeni kierowcy popełniają bardzo dużo błędów. Oni nawet w dużej części właśnie nie uważają, że robią jakieś błędy. Po prostu jeżdżą tak, bo są wkurzeni, nawet nie pamiętają o tym, że gdzieś, kiedyś, może nawet przed chwilą popełnili jakiś błąd, zrobili komuś jakąś nieprzyjemność na drodze. Po prostu tak jeżdżą, ponieważ bardzo silnie wpływają na nich emocje, te negatywne emocje, i nie potrafią sobie z tymi emocjami radzić. Można powiedzieć, że klucz do rozwiązania każdego napięcia jest związany właśnie z pokonaniem tych emocji, a w zasadzie z radzeniem sobie z tymi emocjami. No niestety ludzie czasami mają tak skomplikowane sytuacje, również sytuacje życiowe, że nie są w stanie z tymi najprostszymi problemami życiowymi sobie poradzić. No i potem, kiedy wsiadają za kierownicę, to zaczynają się wyżywać. Ja nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na uczelni, w pracy, może w szkole, że często mówi się o wielu nauczycielach, pracownikach, tak, ludziach, którzy mają choćby jakąś minimalną władzę nad jakąś grupą osób, że ten ktoś się wyżywa, że ten ktoś zachowuje się w taki sposób apodyktyczny, po prostu przykręca śrubę bez powodu. Bardzo często przyczyny takiego zachowania znajdują się w życiu osobistym. Bardzo często ci ludzie czują się niedowartościowani. No i z tego względu, że czują się niedowartościowani, że mają jakiś wewnętrzny brak, no to próbują to nadrobić właśnie zachowując się w taki, a nie inny sposób wobec swoich współpracowników. Identyczna sytuacja jest na drodze, no bo jadąc samochodem, nieważne czy to jest krótka trasa, czy długa, też mamy obowiązek współpracować z innymi kierowcami, z innymi uczestnikami ruchu drogowego. No i jeżeli ten ktoś, ten kierowca ma jakiś wewnętrzny problem, może nawet osobisty, no to on będzie się po prostu wyżywał również podczas tej jazdy drogowej na innych uczestnikach ruchu. Jak takie wyżywanie się wygląda? No, moi drodzy, na pewno jest to uzależnienie od klaksonu, na pewno jest to uzależnienie od pedału gazu. Nawet w sytuacjach, kiedy ten pedał gazu mógłby być zwolniony, nie musiałby być tak dociśnięty,
Chodzi po prostu o to, że ci kierowcy muszą za wszelką cenę na każdym kroku, to jest takie clue jakby tej psychologicznej postaci, oni muszą na każdym kroku pokazać, że mają rację, chociaż tak naprawdę wcale tej racji nie mają. Jakiś czas temu w jednym ze swoich wpisów właśnie na kanale Janek z Janek dodałem taką informację na temat zdarzenia drogowego. To zdarzenie drogowe polegało na tym, że na rondzie, na takim rondzie bardzo popularnym w Polsce, gdzie przy wjeździe nie mamy pierwszeństwa, musimy ustąpić tego pierwszeństwa pojazdom, które już na tym skrzyżowaniu o ruchu kołowym się znajdują. Na takim skrzyżowaniu spotkały się dwa samochody. Jeden samochód dostawczy, już teraz nie pamiętam marki, wjechał na to skrzyżowanie o ruchu okrężnym. No i został uderzony przez Mercedesa, który wyraźnie przyspieszył. Z punktu widzenia policji rzeczywiście ten samochód dostawczy popełnił błąd, nie powinien wjeżdżać na to skrzyżowanie. Natomiast pojawiły się też inne interpretacje wskazujące, że ten Mercedes nie powinien przyspieszać, nie powinien wjeżdżać na skrzyżowanie z tak dużą prędkością i nie powinien dodawać gazu, bo to było bardzo widoczne w momencie, kiedy zobaczył kilkanaście metrów przed sobą właśnie ten samochód dostawczy. No i pozwólcie, dla mnie to jest właśnie taka sytuacja, która obrazuje dzisiejszy odcinek. Zły kierowca równa się zły kierowca. Jeżeli ktoś jest w stanie zaryzykować życie innej osoby, swoje życie, byleby tylko udowodnić swoją rację, to znaczy, że jest kretynem. Przyspieszanie w sytuacji, kiedy nie ma takiej możliwości, kiedy to może się zakończyć niebezpieczeństwem, pokazuje, że taka osoba powinna się leczyć, powinna znaleźć dobrego lekarza. Jeżeli nie jest w stanie znaleźć tego lekarza, to na pewno powinna mieć zabrane prawo jazdy i zabraną możliwość szkodzenia innym uczestnikom ruchu drogowego. Nawet jeżeli przed maską naszego samochodu znajdzie się facet, który przebierze się w strój klauna Krustiego z Simpsonów i będzie jeździł na monocyklu od lewej do prawej, utrudniając nam ruch, to my nie mamy prawa, żeby tą osobę rozjechać. Nie mamy też prawa, żeby ukarać tą osobę, próbując ją potrącić umyślnie, czy próbując ją zepchnąć z drogi. Nie mamy takiego prawa i w normalnym życiu, nawet idąc chodnikiem, takie zachowanie byłoby potraktowane po prostu jako napaść na drugą osobę, nawet jeżeli ta osoba jest prowokująca, nawet jeżeli ta osoba utrudnia nam poruszanie się. Czym innym jest atak fizyczny, tutaj wiadomo, może dojść do tak zwanej obrony swojego życia, swojego zdrowia i tak dalej, a czym innym jest wymierzanie kary, udowadnianie, że ten ktoś popełnia błąd. No i posłuchajcie takich osób, które niestety wykorzystują jakby tą swoją rację, jest na drogach bardzo, bardzo dużo. To jest zapewne przyczyna, że na polskich drogach dochodzi do tak wielu tragicznych wypadków. Chodzi po prostu o to, że jedna osoba nie jest w pełni władz umysłowych, nie kontroluje swoich emocji i tak naprawdę ci wszyscy lekarze, wszystkie osoby, z którymi ta osoba miała do czynienia, nigdy nie byli w stanie, albo być może nie chcieli tego odkryć i nikt nigdy nie zdecydował się na to, żeby tą osobę na jakieś badania wysłać. Moi drodzy,
co robić ze swoimi emocjami. Ja już wspomniałem na samym początku, że należałoby znaleźć sposób właśnie na radzenie sobie z tymi emocjami. Te sposoby mogą być rozmaite. Ten film jest zresztą za krótki, żeby o wszystkich tych sposobach opowiedzieć. Natomiast na pewno nie należy wsiadać do samochodu będąc zdenerwowanym, będąc pod jakimś silnym napięciem. Jeżeli spotkamy na drodze taką osobę, która jest nerwowa, a pewne symptomy można zauważyć, choćby można na przykład dostrzec, że kierowca danego samochodu łamie przepisy ruchu drogowego, że zachowuje się niezwykle agresywnie. Myślę, że w przypadku takiego kierowcy należałoby po prostu odpuścić. Również zwracam uwagę na to, o czym kiedyś jeszcze wspomniałem na swoim wideoblogu, mianowicie o tak zwanym trąbieniu wspomniałem. Należy zwrócić uwagę na to, żeby jednak nie nadużywać tego klaksonu. Chodzi mi o to, że czasami z tego klaksonu mogą korzystać osoby właśnie ci źli kierowcy, którzy nie radzą ze swoimi emocjami, a może również na zasadzie takiego, nie wiem, rodzaju w cudzysłowie złotego środka, który miałby chronić przed takimi osobami, mogą tego klaksonu używać również osoby, które starają się prowadzić spokojnie, starają się po prostu dojechać do tego punktu docelowego. No i tutaj czasami jest błąd. Otóż taki klakson działa czasami na taką osobę, na takiego złego kierowcę, wkurzonego kierowcę, takiego angry drivera. Niestety ten klakson działa czasami jak płachta na byka. Tacy kierowcy uważają, że tylko oni mają prawo korzystać z klaksonu. To oni mają prawo jego używać, natomiast każdy inny człowiek, który wobec nich używa klaksonu, jest automatycznie ich wrogiem, więc no, proponuję używać klaksonu tylko i wyłącznie w ostateczności, kiedy rzeczywiście ma to jakiś głębszy sens. Jeżeli nie ma, na pewno warto sobie ten klakson odpuścić. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku mojego wideobloga. Chciałbym jeszcze przypomnieć o sesji pytań i odpowiedzi. Jesteśmy na etapie zbierania pytań do mnie, do twórcy tego kanału, Janek Zjanek. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, te pytania oczywiście nie muszą być związane z tematyką kanału, bardzo proszę, możecie umieszczać te pytania pod tym filmem również. Ja już umieściłem na swoim kanale kilka takich wpisów, gdzie zaznaczałem, że można te pytania umieszczać. Ja te pytania wszystkie zapisuję i będę oczywiście robił z tych pytań i z moich odpowiedzi taki specjalny materiał, specjalny film, który będzie przeznaczony oczywiście dla moich widzów. Przyjmijmy, że te pytania będę jeszcze zbierał do końca tygodnia, czyli do najbliższej niedzieli. Jeżeli coś jakby jeszcze Wam przychodzi do głowy, jeszcze chcielibyście o coś zapytać, bardzo proszę, skorzystajcie z okazji. Możecie spokojnie umieścić pytanie właśnie do tej sesji pod tym filmem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i oczywiście jak zwykle czekam na Wasze komentarze dotyczące dzisiejszego tematu. Jeżeli Wy sami macie jakieś doświadczenia z niebezpiecznymi kierowcami, ze złymi driverami, angry driverami, będę bardzo wdzięczny za komentarze. Wszystko, co dotyczy tego tematu, możecie spokojnie również umieścić pod tym filmem w formie komentarza. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, wszystkim życzę szerokiej drogi. Pozdrawiam, Janek Zjanek.